doradzałbym myślenie o serze jako pojedynczym smaku. Czyli nie komponowanie jeszcze deski serów. No, przyjdzie z czasem, kiedy poznamy więcej serów i będziemy mogli sobie skomponować fajną deskę. Poszukamy też świetnej okazji. Raz, gdy przyjdą do nas gości, którym chcemy zachwycić, albo na przykład święta, kiedy chcemy sobie zrobić więcej przyjemności. Zagrodowe są jeszcze dosyć słabo znane, więc to było bardzo ciekawe, bo my z polskim serem miałam na niej do czynienia, ale bardzo chętnie wykorzystam je w swojej kuchni. Bardzo ciekawe było ostatnie z Frontiery sera od Ruslana, bardzo dobry ser, ja go znam, go bardzo lubię. I zaskoczyła mnie rura kozia. Ja nie lubię serów kozich, a ten akurat ser był całkiem smaczny jak na ser i na ser kozi to w ogóle bardzo smaczny. Jesteśmy przyzwyczajeni do winogron, do jakichś klasycznych dodatków, a tu pojawiła się czekolada, pojawiła się wiśniówka, kogiel mogiel, pojawiły się też oliwa, kojarzone pestki, dyni, także inne niż na co dzień możemy spotkać w restauracjach czy w jakichś pubach. Ser podany z kogiel mogiel, no to rewelacja. Ser podany właśnie z makiem, z miodem, także to mi się bardziej spodobało. W mojej opinii sery te bardziej aromatyczne należy dodawać do takich składników albo łączyć z takimi składnikami, które są mniej aromatyczne, a znowu nie podawać do tych, których smaku nie chcielibyśmy w jakiś sposób zamącić, czyli na przykład, nie wiem, unikajmy mocnych serów do jakiejś ciekawej ryby na przykład. Możemy przygotować sos sera pleśniowego, który będzie idealnie podkreślał smak kurczaka i fajnie się z nim połączył.